wstrzymał się od głosu. Proszę Państwa, kolejną dzisiejszej sesji to informacja na temat oświaty w gminie Bolonicz. Proszę Państwa, w związku z tym, że wczoraj mieliśmy rozmowy z Państwem z dyrekcji, ze wszystkich szkół. Dziś możemy gościć Panią Dyrektor Kuratorium Oświaty w Tarnowie, Panią Urszulę Licharz. I dlatego na dzień dobry prosiłbym o komentarz w sprawie tutaj szkół. Jeżeli Państwo sobie życzą, to najpierw materiały, a potem komentarz. Proszę Państwa, również w związku z tym, że... Proszę Państwa, witamy serdecznie Pana Michała Wędkiewicza. Zapraszamy do stołu. Zapraszamy, nie ma problemu. Proszę Państwa, w takim razie miałem czas 3 minuty przerwy, żeby technicznie tutaj móc zagospodarować miejsce. 3 minuty przerwy do stołu. Kontynuuję. Proszę Państwa, myślę, że ja bym proponował taki porządek. Najpierw w związku z analizą finansów poprzez Pana Krzysztofa Nowaka, eksperta w dziedzinie oświaty, później ewentualnie komentarz zaraz do tych wyliczeń. Bardzo bym również prosił Państwa dyrektorstwo, jeżeli jesteście, również o komentarz. Państwa radnych później i na koniec dyrektor Kuratorium Oświaty w Tarnowie o komentarz taki, który nam pewne rzeczy również naświetli. W takim razie, proszę Państwa, bardzo proszę, Pan Krzysztof jako pierwszy zaprezentuje nam i Państwu również dane i zestawienia dotyczące szkół, dotyczące analizy funkcjonowania szkół na terenie gminy Bolonicz. Proszę Państwa, w międzyczasie Pan Radny Powiatowy, Pan Paweł Smolny znalazł się u nas na sali. Serdecznie witamy, dziękujemy bardzo za przybycie. Raz, dwa. Dzień dobry Państwu, słuchacie mnie dobrze? Witam Państwa serdecznie. Dla części z Państwa oczywiście to, co będę prezentował, jest już znane. No, niestety będę się musiał w pewnych kwestiach powtarzać, ale nie wszyscy z Państwa byli obecni na wczorajszej Komisji Oświaty i Komisji Budżetu. Tak to rozumiem, była wspólne posiedzenie Komisji. Postaram się w jak największym skrócie tutaj pokazać Państwu ocenę rentowności szkół i placówek oświatowych. Pozwolą Państwo, że będę siedział, będzie mi łatwiej monitorować tutaj laptopem. Włączamy, tak? Mam nadzieję, że będzie widać, że z dalszej odległości będzie gorzej. Pewnie na ścianie byłoby lepiej. Szanowni Państwo, tak naprawdę moja obecność tutaj co prawda jest kłopotliwa dla wielu osób w kwestii tak naprawdę oceny, czy te dane wcześniejsze, że tak powiem, w wielu prezentacjach, które Państwo radni dostawaliście, czy one są wiarygodne, czy nie. Ja chciałbym na początku jednoznacznie zaznaczyć to, co mówiłem wczoraj na Komisji Oświaty. Dane tutaj przedstawione przez ZAS są absolutnie prawidłowe w sensie wykonania. Innego wykonania po prostu na szkoły nie. Natomiast czym innym jest kwestia oceny rentowności, czyli porównania subwencji oświatowej w relacji do wykonania. I całe tak naprawdę zamieszanie, rozumiem pewne wątpliwości Państwa radnych, pewnie na Państwa miejscu miałbym je identyczne, to jest to, że zupełnie inaczej była przedstawiana kwestia rentowności dotychczas, a inaczej tak naprawdę to powinno wyglądać, biorąc pod uwagę strukturę wykształcenia nauczycieli w poszczególnych szkołach i placówkach oświatowych. Ja Państwu pokażę taki wzór algorytmowy, to wynika, że tak powiem, tutaj pokażę na podstawie raportu z innej gminy, że całym zamieszanie jest pewien wskaźnik. Już pokażę. O, jest. Tak naprawdę ten wskaźnik odpowiada za całe zamieszanie tutaj u Państwa w gminie Bolonicz. To jest wskaźnik WUAI. To jest jeden z elementów
bardzo długiego algorytmu naliczania subwencji oświatowej, tak? I na czym, że tak powiem, polegał problem metodologiczny w Państwa dotychczasowych raportach oceny rentowności szkół i placówek oświatowych. Tutaj sobie pokażemy, żeby to było widać, bo pewnie z tyłu nie za bardzo, tak? Widać? O, teraz coś widać, drodzy Państwo? A szkoda, że nie jest na ścianie, bo była pewnie większa ta tabelka. To przyjrzyjmy na ścianie. No nie wiem, czy nie lepiej będzie, dobrze? Może... Można? No, bo pewnie będzie chyba bardziej to widoczne. Ja mam dość pana od kwestii technicznych, bo chyba będzie to bardziej widoczne, jeżeli to zrobię, no zdecydowanie. Widać teraz? Dobrze? Ja sobie coś podłożę. Ja może mogę jeszcze powiedzieć, mogę to na tej prosić. Ja siebie coś podłożymy. No i tutaj jest dużo, że tak powiem, liczby do pokazania, a wolałbym, żebyście Państwo to dokładnie widzieli, bo wczoraj mieliśmy problem też na komisji, że tak wiadomo, z daleka nie jest to widoczne, tak jak trzeba. Nie za dużo, bardzo prosił tutaj o pomoc. O właśnie, tak żebyśmy to wyostrzyli maksymalnie, tak żeby było widać z tym rzędu. O, teraz już widać? Co nieco? Jeszcze, tak? Możemy cofnąć. No niestety to, tego się nie da pokazać, że tak powiem, w innym ujęciu. To jest bardzo dużo, że tak powiem, liczb, ale myślę, że tutaj chyba Państwo radni widzą, tak? Tutaj wszyscy? Tak trzeba. Dobrze. Całym zamieszaniem tak naprawdę dotychczasowym był wskaźnik ten WAI, składający się na wskaźnik korygujący DY, czyli najogólniej w skrócie mówiąc struktura wykształcenia. A tutaj się pięknie włączyło. Dobrze. I przy ocenie dotychczasowej, tak, rentowności szkół, tak naprawdę ten wskaźnik korygujący DY był brany jednakowy dla całej, że tak powiem, gminy, czyli tutaj 1,13, 10,36. Jeżeli chcemy ocenić rentowność szkół i placówek oświatowych w gminie Wojnicz, tak naprawdę wskaźnik DI musimy wyodrębnić dla każdej jednostki sprawozdawczej odrębnie, tak? On będzie zupełnie inny w szkole X, w szkole Y. A to dlatego, że jest różna struktura wykształcenia. W jednej szkole mamy, nie wiem, dwóch stażystów, w drugiej mamy trzech, tak? W tej mamy 10 dyplomowanych, w drugiej mamy 7 dyplomowanych etatów. I tak naprawdę ta proporcja w sensie wykształcenia, struktury wykształcenia będzie zupełnie inna i tym samym wskaźnik korygujący DI, tak, na który składa się ten wskaźnik WAI, czyli etaty razy średnie wynagrodzenie stażysty, czyli na każdym stopniu awansu zawodowego, kontraktowy, mianowany, dyplomowany, tak, będzie tak naprawdę inny dla każdej placówki. Tutaj jest ten wzór DAI, czyli WE i tak dalej, ale to Państwu do szczęścia nie jest potrzebne. I przechodząc generalnie dalej do dyskusji, tutaj mam od początku, tak. Zanim ocenimy rentowność jeszcze szkół i placówek oświatowych, musimy jeszcze z tego zbiorczego, zbiorczej metryczki oświatowej, bo jak Państwo tutaj zobaczycie, to jest zbiorcza metryczka oświatowa. I tak naprawdę Ministerstwo Edukacji Narodowej, Centrum Obliczeniowe, ono nalicza subwencję oświatową dla każdego samorządu w sposób zbiorczy, nie w sposób jednostkowy, czyli na każdą placówkę, szkołę oświatową odrębnie, tylko w sposób zbiorczy, czyli szkoły, placówki oświatowe na terenie gminy Wojnicz, bo subwencji niepublicznych nie ma, składają sprawozdania, w systemie SIO wszystkie dane są wypełniane i to trafia do Centrum Obliczeniowego i na tej podstawie robi się zbiorczą subwencję oświatową. To jest w takim uproszczeniu największa metryczka, którą każdy samorząd otrzymuje w pierwszym kwartale każdego roku budżetowego. W przypadku gminy Wojnicz jest to kwota, jaką gmina Wojnicz otrzymała, 11 651 483. Do oceny rentowności pozwoliłem sobie wyrzucić wagi dotyczące dzieci niepełnosprawnych w przedszkolach, no bo jeżeli chcemy oceniać rentowność szkół, no to oczywiście nie możemy brać pod uwagę kwot subwencji, które dotyczą stricte wychowanków przedszkoli, dzieci niepełnosprawnych. I teraz tak, kwota się automatycznie zmniejszy, czyli 11 545 635 zł.
tutaj mamy już w największym uproszczeniu. Oczywiście wczoraj na komisji pokazywałem to w Excelu. To jest znacznie, że tak powiem, tutaj bardziej rozbudowana tabela. Ja tutaj w uproszczeniu już nie pokazuję tutaj sposobu wyliczenia takiego bardzo dokładnego, z czego się bierze ten DI, wskaźnik jednostki sprawozdawczej, liczba uczniów przeliczeniowych. Powiem w największym skrócie tak, że ta kolumna uczniowie przeliczeniowi to jest mnożnik liczby uczniów rzeczywistych, czyli na przykład mamy 100 uczniów w szkole i waga wynikająca z typu szkoły, bądź tego, czy ta szkoła jest na przykład zlokalizowana na terenach wiejskich, albo na przykład w mieście do 5 tysięcy. W waszym przypadku to będzie na pewno waga P1038, bo państwo jesteście gminą miejsko-wiejską, czyli wypłacać dodatki wiejskie, dodatki mieszkaniowe i ta waga przewiduje dodatkową wagę 0,38, którą mnoży się razy liczbę uczniów rzeczywistych plus inne wagi dotyczące zadań gminnych, waga P26 w przypadku gimnazjum również dodatkowy przelicznik w postaci wagi. I po otrzymaniu wskaźnika liczby uczniów przeliczeniowych mnożę to razy wskaźnik DI, czyli ten wskaźnik wynikający z struktury wykształcenia, bo wiadomo, że inna będzie struktura wykształcenia w publicznym gimnazjum w Wolniczu, zupełnie inna na przykład w zespole szkół podstawowej gimnazjum na przykład w Grabie, tak? Wyodrębniony wskaźnik DI mnożę razy uczniów przeliczeniowych i wychodzi mi wskaźnik przeliczeniowy dla tych dwóch zmiennych. I mnożę to razy kwotę finansową standardów AS. To jest kwota wyliczona z tej kwoty wcześniejszej, tak? Bez dzieci niepełnosprawnych w przedszkolach. Dzielę to przez tą kwotę przeliczoną 2442 i tak dalej po przecinku przez kwotę, którą wcześniej podałem. Wychodzi mi finansowy standard AS. I na końcu, w ostatniej kolumnie, mamy kwotę dokładną, wyliczoną na subwencji na każdą jednostkę sprawozdawczą z podziałem na rodzaj placówki, czy to szkoła podstawowa, czy gimnazjum. I to jest najbardziej wiarygodna, proszę Państwa, metoda wyliczenia subwencji na potrzeby oceny rentowności. I od razu zaznaczam, że nie jest to metoda do naliczenia subwencji, na przykład na szkół podstawowych i tak dalej, bo tak jak wcześniej już uprzedzałem, zbiorówkę naliczania subwencji na przykład dla szkół niepublicznych robi się na podstawie średniego wskaźnika DI, tak? Czyli ten, który mówi o strukturze wykształcenia na terenie całego samorządu, całej jednostki samorządu terytorialnego, wszystkich szkołach, wszystkich placówkach oświatowych. Wspomnieliśmy oczywiście przedszkoli, których etaty nie są subwencjonowane. I przechodzimy dalej. Tutaj mają Państwo już dokładną analizę też w uproszczeniu. Nie rozbudowano, gdzie kolumna pierwsza to jest kwota subwencji oświatowej wyliczona na potrzeby oceny rentowności, biorąc pod uwagę strukturę wykształcenia różnorakarki ze szkoły, wykonanie 2011 i niedobór nadwyżka. Przechodząc po kolei, państwo, nie, czy Państwo widzicie dokładnie tę ostatnią kolumnę kwoty, to ja, jeżeli ktoś nie widzi, to ja będę może mówić po kolei. Szkoła podstawowa w Grabnie, proszę Państwa, gmina Wolnicz dopłaca do działalności podstawowej, czyli z pominięciem, ja mówię tutaj w wykonaniu, mi Pani tutaj to poprawi, nie ma, że tak powiem, tej działalności około, tak? Czyli stołówek, kwestii związanych ze świetlicami, czy innych, że tak powiem, zadań nie wynikających z działalności podstawowej. Czyli to jest tylko, rozumiem, rozdział 801.01, działalność podstawowa, jeżeli chodzi o szkoły podstawowe. I do Grabna gmina Wolnicz z własnych dochodów, tak, poza subwencją oświatową, mówmy się, będę mówił, dopłaca blisko 179 tysięcy złotych. Szkoła podstawowa Wolszyna prawie 110 tysięcy złotych. Szkoła podstawowa Wielkiej Wsi tutaj 5 747 zł. Szkoła podstawowa w Wolniczu, tu jest na plus 254 tysiące, czyli więcej przychodzi w formie subwencji, tak, niż to, co ma w wykonaniu ta szkoła. Szkoła podstawowa w Bilówce 402 tysiące złotych. Gmina Wolnicz musi dopłacić do funkcjonowania tej placówki.
Szkoła podstawowa w Oboniu 445 tysięcy złotych. Gmina Wojewódź musi dopłacić. Szkoła podstawowa w Biodolinach 9400 na plus. Przechodząc do gimnazjum. Tutaj w woli wyjaśnienia, bo tu jest taka duża kwota, 166 tysięcy gimnazjum Wojniczą, ale to jest za chwilę Państwu wytłumaczę, dlaczego taki duży niedobór, ale takie przeczytam kwoty. Gimnazjum w Grabnie, gmina Wojnicz dopłaca 123 tysiące złotych. Gimnazjum w Otrzyna 52 tysiące złotych. Gimnazjum Wielkiej Wsi 7 tysięcy złotych. Gimnazjum Wojniczu aż 166. Gimnazjum w Badolinach Radomskich 65. Gimnazjum w Wojniczu, tutaj wykonanie, myślę, należałoby obniżyć, ale to nie jest kwestia tego, że jest złe wykonanie podane tutaj przez Xerox. Ono jest bardzo poprawnie zrobione, tylko i dobrze, tylko kwestia jest taka, że z tego, co się wczoraj dowiedziałem, w tej szkole jest bardzo dużo nauczycieli dyplomowanych, którzy uzupełniają etat, tak, w innych szkołach. Dla osób, które nie są zorientowane w prawie oświatowym, polega na tym, że jeżeli nauczyciel dyplomowany czy mianowany, tak, brakuje mu, nie wiem, 6 godzin czy tam do pewnego wymiaru, czy w tym przypadku na przykład dla osoby prowadzącej zajęcia dydaktyczne 18 PES-u, to za jego zgodą on może uzupełniać te godziny do tego etatu w innych szkołach, placówkach na terenie gminy Wojnicz. Ale jeżeli ma w innej szkole, powiedzmy, dopełnia 6 godzin, to za całość płaci mu niestety szkoła, czyli szkoła macierzysta, tak? I to, że tak powiem, trochę zaciemnia obraz w zakresie gimnazjum Wojniczu. I z tego, co wcześniej idzie, to blisko 90 tysięcy w ramach tych 166 tysięcy, które dopłaca gmina, to jest kwestia tego zupełnie, tak? Jeżeli mylę kwotę, to bardzo proszę panią dyrektor o poprawienie. Ale z tego, co pamiętam, to jest kwota 90 tysięcy tych 185, tak? Czyli tak naprawdę trzeba było, że tak powiem, te 166 tysięcy jeszcze odjąć 85, czyli dopłaca gmina Wojnicz 70 tysięcy do gimnazjum Wojniczu. Gimnazjum Biedolina Kadłowskich, gmina Wojnicz dopłaca 65 tysięcy złotych. Następna tabela to jest niedobór nadwyżka wydatków w relacji do subwencji oświatowej, ale z pominięciem jeszcze wag dotyczących uczniów niepełnosprawnych, bądź wadze P2, P3, P4, P5 albo P38. I powiem Państwu, że to są bardzo duże pieniądze. Ja docelowo postarałem się pokazać, żeby też pokazać, jak wygląda generalnie niedobór środków na takiej działalności dydaktycznej, no, nie uwzględniającej generalnie nauczanie indywidualne uczniów niepełnosprawnych. I subwencja na uczniów niepełnosprawnych w szkole podstawowej w Grabnie dodatkowa, ale to już jest według wskaźnika tego średniego dla jednostki, bo nie może być to wskaźnik już wyodrębniony, to w przypadku szkoły podstawowej w Grabnie to jest prawie 40 tysięcy złotych. Szkoła Podstawowa Wielkiej Wsi to jest 100 tysięcy złotych na nauczycieli niepełnosprawnych. Szkoła Podstawowa w Wojniczu 90 tysięcy. Szkoła Podstawowa w Oboniu to jest blisko 5 tysięcy złotych. Szkoła Podstawowa w Biodolinach Radomskich blisko 70 tysięcy złotych. Gimnazjum w Grabnie 19 tysięcy złotych. Otrzyma blisko 7500. Gimnazjum Wielkiej Wsi 50 tysięcy. Gimnazjum w Wojniczu 100 tysięcy złotych. Gimnazjum w Biodolinach Radomskich 7 tysięcy. I kolumna obok to jest niedobór, biorąc pod uwagę jeszcze ujemną wartość, czyli z pominięciem tych środków na uczniów niepełnosprawnych. I to mamy chyba wszystko, jeżeli chodzi o taki największy skrót, jeżeli mówimy o kwestii związanej z niedoborem. Czy są jakieś pytania ze strony Państwa radnych? Nauczycieli czy obecnych dzisiaj na sesji. Panie Krzysztofie, w kwestii formalnej. Pan nieprecyzyjnie rozpoczął to prowadzenie. Tabelki dopiero ostatnio są podobno prawdziwe. Zaraz do dnia dzisiejszego ja nie wiem, czy są prawdziwe, bo od września prosiliśmy o tabelki, także panie Krzysztofie, proszę nie komentować, że te tabelki są prawdziwe. My dopiero sprawdzimy, bo od tylu miesięcy dyrektorzy i my prosiliśmy, także proszę nie mówić i społeczeństwo, które jest teraz na zebraniu i na posiedzeniu sesji, żeby nie wprowadzać błąd.
ja rozumiem pana tego, oczywiście wątpliwości są, ale tylko i mogą być wątpliwości co do ceny rentowności, czyli różnicy subwencji do wykonania. Rozumiem, że wykonanie wynika ze sprawozdawczości, a sprawozdawczość nie może być w żaden sposób zafałszowana. Panie Krzysztofie, myśmy już to wykazali, że tabelki są pomieszane, cyferki się nie zgadzają. Panie Krzysztofie, myśmy wczoraj ustalili, siadamy do okrągłego stołu i liczymy. Także proszę tu nie mówić, że ZAMS dobrze nam przygotował to, bo gdyby dobrze przygotował, to by się nie okazało, że przy zamknięciu 6 szkół 2,5 miliona zaoszczędzimy. Rozumiem uwagę pana radnego, aczkolwiek tak powiem, no ja będę bronił jednak swojego stanowiska. Uważam, że to, co przedstawiam, tak naprawdę, proszę państwa, to jest ocena rentowności rząd wielkości. Ja się zgadzam. Może być. 1000 zł, 2000 w lewo, w prawo. Ale rząd wielkości, który tu jest pokazany, czyli to, że dopłacacie państwo do szkoły podstawowej w Łoboniu 445, bo odnoszę się w tym momencie do projektu uchwał o zamiarze likwidacji tych dwóch szkół. Szkoła podstawowa w Łoboniu 445 tysięcy. Szkoła podstawowa w Milówce 400 tysięcy. No, z mojego doświadczenia naprawdę powiem panu radnemu tak. Tu się niewiele zmieni, naprawdę. Skala i rząd wielkości dopłacanych kwot do tych dwóch szkół nie zmieni się. Jakkolwiek byśmy liczyli, no bo trudno oczekiwać, żeby wykonanie się zmieniło sprawozdawczości. No, jak chce pan inaczej to pokazać? To, co jest wyliczone w formie subwencji, to, co pokazałem, to się nie zmieni. Dane są poprawne, sprawdzałem to osobiście i za to odpowiadam i mówię to z pełną odpowiedzialnością, że dane są wiarygodne. Co do wykonania, nie sądzę, żeby cokolwiek się zmieniło, bo te dane wynikają z sprawozdawczości. Czyli te kwoty i rząd wielkości, które tu jest zestawione, w moim przekonaniu, w mojej ocenie, jest w pełni wiarygodne. I prosiłbym, żebyście państwo wzięli to pod uwagę przy procedowaniu nad tymi projektami uchwał. Panie Krzysztofie, pan przedstawia nam zatrudnienie nauczycieli. Ale my mamy w sprawozdaniu, że w szkole podstawowej w Wojniczu jest 9 sprzątaczek, w gimnazjum 6 sprzątaczek. No, to jest przerost, konserwatorów dużo. My liczymy nauczycieli, a się okazuje, że administracja jest przerost zatrudnienia. I teraz przy szkole podstawowej, Wojniczu, gimnazjalnej powinniśmy dużo, dużo zejść poniżej subwencji, prawda? Przy takiej ilości uczniów i tak wyglądając, jak to wygląda. Ja rozumiem, że tutaj moja rola jest też od brutalnego potraktowania i szczerości, tak, co do oceny rzeczywistości. Panie panu wprost, na paniach sprzątających, obsłudze i administracji, to panie radny niewiele zaoszczędzi. Niewiele. Ja z całym szacunkiem... Ale nie szukamy złotów? Nie, ale z całym szacunkiem to nauczycieli. Ja rozumiem, że wiadomo, to jest też kwestia tego, że każdy broni swego miejsca pracy, też pewnych przywilejów. Ale powiem panu przykład. Nauczyciel dyplomowany, tak mówię, bardzo proszę państwa nauczyciel, żebyście państwo na mnie nie patrzyli źle, nie jestem państwa wrogiem. Ale nauczyciel dyplomowany, tak? Koszty nauczyciela dyplomowanego to jest prawie 70 tysięcy rocznie. I nie mówię tylko o wynagrodzeniu, ale mówię o pewnych dodatkowych kwotach wynikających z funduszu socjalnego na etat 2600. Mówię o dodatku wiejskim, które nie zliczane do wynagrodzeń, ale jest obligatoryjne, uważam, 10% zasadniczych. Mówię o dodatku mieszkaniowym, mówię o 13 pensji. 70 tysięcy to są koszty nauczyciela dyplomowanego. Jak ma pan 10 już dyplomowanych w szkole, to jest 700 tysięcy. I problem polega na tym, że niestety, i tutaj jest obecność, rozumiem, przedstawicieli polskiego Sejmu. Problem jest taki, że niestety dalsza waloryzacja wynagrodzeń, tak, nie dokrepniając różne miejsce w kraju, czy to jest Warszawa, czy to jest Wojnicz. 5 tysięcy w Wojniczu, a 5 tysięcy w Warszawie, to jest diametralna różnica. W Warszawie za 5 tysięcy, rozumiem, no ciężko będzie sobie ustawić warunki do życia przyzwoite, tak? W Wojniczu myślę, że to jest kwota niezła, tak? I tu jest główny problem, że dalsza waloryzacja powoduje wpadanie gmin, samorządów w pułapkę finansową. I tak jest problem generalnie dzisiaj Wojnicza, że następna waloryzacja planowana 1 września 7% na wynagrodzeniach zasadniczych, czy 8, a w 8, powoduje, że tak naprawdę dokładanie
środków dodatkowych przez inne wolumeny, czy do subwencji, będzie teraz większa, ta skala będzie teraz większa z roku na rok. I Państwo, jak dzisiaj będziecie procedować, musicie mieć świadomość tego, że albo tak naprawdę zaczniecie myśleć o organizacji oświaty, tak? Albo, tak mówiłem wczoraj na komisji, panie radny, że bardzo tego nie chciał, żeby była sytuacja taka, że dzisiaj Państwo macie możliwość jako radni, to samo dotyczy rodziców, nauczycieli, wpływ i możliwość wpływania na stanowisko pana burmistrza, że jak przekroczycie 60%, to premier wyznaczy wam komisarza, rozwiąże radę, bo uzna na przykład, że rada też dzisiaj nie procedując i nie dokonując uchwał ratujących finanse gminy, bo państwo jesteście jako radni odpowiedzialni za ratowanie finansów gminy. To państwo jesteście organem prawodawczym. To państwo tak naprawdę na wniosek burmistrza dokonujecie pewnych zmian w budżecie, tak? To państwo dokonujecie zmian. I może się zdarzyć tak, że jak państwo naprawdę solidnie nie siądziecie do stołu, to o czym pan mówi, panie radny, z tym się zupełnie zgadzam, że musicie jakieś kompromisowe rozwiązanie znaleźć, w trudnej sytuacji, w jakiej jesteście. A jedynym rozwiązaniem, no niestety dzisiaj, to państwo, sami państwo wiecie, jest ograniczenie wydatków, niestety wydatków na oświatę. A innej możliwości, jak zmiana sieci szkół, nie wolnicz, bo tylko to wchodzi w grę, jeżeli mówimy o ograniczeniu środków, tylko to wchodzi w grę tak naprawdę. Zmiana sieci szkół na terenie gminy Wolnicz, czyli ta ilość placówek jest dzisiaj za duża. Panie Krzysztofie, pan znowu nieprecyzyjnie mówi, dlatego... Proszę państwa, my przestaliśmy się opodatkowali 4 grosze. Jak już mówimy o sprzątaczkach, to mówmy o sprzątaczkach. Dlaczego w innych szkołach polikwidowali etaty sprzątaczek, etaty konserwatorów, a w Wojniczu jest 9 sześć? Przepraszam, w Mościcach jest olbrzymia szkoła, gdzie dwie sprzątaczki sprzątają większą kubaturę niż my mamy szkołę podstawową. Jak panie burmistrzu, jeśli my szukamy oszczędności, to szukajmy. Panie Krzysztofie, ja mam dokument. I najpierw w ostatnim dokumencie w szkole podstawowej jest pełno etatowych pracowników, 43-44. W innym dokumencie mam 68. Minus 4 nauczycieli z zerówki jest 64. Gdzie nagle uciekło 20 nauczycieli, 20 etatów ze szkoły podstawowej? I niech mi pan powie, czy to nie jest generowanie kosztów? My szukamy w sołectwach, w małych szkołach, a generatorem kosztów pożerających pieniądze w gminie jest podstawowa szkoła Wojniczy i gimnazjum. Dobrze, z tego doświadczenia panu powiem tak. Wiele razy zajmowałem się finansami oświaty w Tarnowie. To było blisko 100 placówek, zresztą miałem przyjemność współpracy z osobami, które dzisiaj są na sali. Ale powiem panu tak, was nie ratuje 50 tysięcy, 80 tysięcy złotych stron. Ale gminy ratuje. Pozwoli pan szuka państwa, panie przewodniczący. Was nie ratuje 100 tysięcy złotych. Wy szukacie setek tysięcy złotych. W tej sytuacji, w której jesteście, zadłużenia blisko 60%, setek tysięcy złotych i to jeszcze raz zaznaczam. Oczywiście, gdybyście mieli sytuację taką, że nie macie 60%, to macie czas, możemy rozmawiać, można robić standardyzację zatrudnienia, ale czy o 2 etaty mniej na placówkę, to uważa pan, to są duże oszczędności? No pani sprzątająca z kosztami pracy, to co pan odpowie, bo to jest góra 2-2,5 tysiąca złotych miesięcznie. Góra. To ile to z oszczędności? Okej, ale was nie ratuje 100 tysięcy złotych. Was ratuje oszczędność rzędu setek tysięcy miliona. Czyli wy potrzebujecie tak naprawdę dzisiaj podjąć szybkie decyzje, które ratują finanse gminy. I miecie państwo, moim zdaniem, poczucie odpowiedzialności. Czy to nie, ja rozumiem, że to jest trudna decyzja, bo to jest pozbawienie w jakimś sensie miejsc pracy, ale rozumiem, że na to jest jakaś alternatywa ponadpodmiotowa. Ale państwo ratujecie nie tylko te miejsca w tej szkole, nie należy w ten sposób tego traktować, ale miejsca pracy w całej gminie, tak? Kwestia rozwoju gminy, niech pan to bierze pod uwagę, rozwoju cywilizacyjnego. Wydaje mi się, że debiut na pana miejscu raczej bym myślał w horyzoncie szerokim, a nie jednostkowym. Panie Nadwodze, panie Krzysztofie, ja bardzo szeroko myślę. Dlaczego my tylko mówimy o szkołach? Nie mówimy o przedszkolach, nie mówimy o administracji, nie mówimy o kanalizacji, tylko władza się uparła na reorganizacji szkół bez dyskusji. Myśmy od września prosili, panie pośle, myśmy od września prosili o dyskusję
o nieprawidłowościach w oświacie, jako radny. Kilkunastu radnych prosiło. I panie pośle, do dnia dzisiejszego stajemy pod ścianą, że mamy tylko zamykać albo stowarzyszenia. Nie możemy łączyć, nie możemy dzielić, nie możemy filię powstawać, nie możemy robić zespołów szkolno-przeszkolnych, bo się nie da. Tylko zamknąć lub stowarzyszenia. Panie Krzysztofie, proszę, niech pan przestanie mówić, że oszczędności są tylko w oświacie. Znaczy ja panu powiem tak, już tak kończąc, bo oddaję głos tutaj panu burmistrzowi, bo nie wszystkie pytania są do mnie. Ale biorąc pod uwagę wskaźniki też w innych gminach, to powiem panu tak. No niestety, no szkoła Milówka i Włokławiu z uwagi na to, ile dopłacacie, a to jest prawie 1 000 000 zł, no to nie jest to rentowność na poziomie takich odrobin na zmiany 1 000 000 zł. Panie radny, ja mam prośbę, żeby pan Krzysztof kończył, a jeszcze mam pytania do pozakończenia. Tak mówię, ja tutaj nie podejmuję decyzji, państwo podejmujecie. Ja tu jestem od tego, żeby państwu pokazać czarną rzeczywistość, niestety. Ja tu nie jestem od tego, żeby poprawiać tutaj komuś humor i samopoczucie, bo tak naprawdę no, nie jest moja rola taka, tak? Ja mam państwa ustrzec przed tym, żebyście państwo nie popadali, decyzje, które odkładacie, nie wiem, za rok, 2 lata, 3. Decyzje trzeba podjąć tak naprawdę dzisiaj i to, co pokazuje w sensie oceny rentowności placówek, o tym świadczy, zwłaszcza niestety tych dwóch szkół podstawowych. Ja mam pytanie jeszcze. Bardzo proszę. Powiedział pan na początku, że wyliczenia są jak najbardziej poprawne, a pana wyliczenia tutaj też podglądam na pana wyliczenia, myślę o zespole szkół w Olszynie. Na minusie jest 161 000 pan to przedstawił, a ja mam przed sobą wyliczenie egzaminu i wydatki gminy. Ale to jest rocznie. To jest rentowność. Ale ja oceniam rentowność, panie radny. Tutaj jest to pokazane w inny sposób, jeżeli chodzi o kwotę subwencji. Czyli to, co pan ma przed sobą, to jest różnica subwencji wyliczonej na wartościach średnich, tak? A ja pokazuję subwencję do wykonania z uwzględnieniem jednego wskaźnika DEI, czyli struktury wykształcenia, na każdej szkole w sposób inny, tak? Czyli taki, który jest to sam z gardą struktury wykształcenia pracujących. Czy są jeszcze dziękuję bardzo. Proszę państwa, w związku z tym, że pani kurator musi czynić obowiązki służbowe w ciągu dalszym, jeżeli państwo mają pytania do pani kurator, to bardzo prosimy, jeżeli ktoś z państwa. Bardzo proszę, radny Filip. Pani kurator, cytuję odpowiedź sekretarza stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej Krystyny Szumilas na interpelację posła Józefa Rojka. Zgodnie z ustawą o systemie oświaty tekst jednolity z 1 stycznia 2012 roku, ustawa o systemie oświaty 7 września, artykuł 59. Szkoła publiczna może być zlikwidowana przez organ prowadzący po spełnieniu przez ten organ następujących warunków. Likwidacja może nastąpić z końcem roku szkolnego. Uczniowie likwidowanej szkoły muszą mieć zapewnioną możliwość kontynuowania nauki w innej szkole publicznej tego samego typu. Co najmniej 6 miesięcy przed terminem likwidacji należy zawiadomić o zamiarze likwidacji szkoły rodziców uczniów, właściwego kuratora oraz organ wykonawczy. Jednostki samorządu terytorialnego właściwej do prowadzenia szkoły danego typu. Szkoła może zostać zlikwidowana po uzyskaniu pozytywnej opinii kuratora oświaty. Przy wydaniu opinii, jak czytam interpelację pana Rojka, przy wydawaniu opinii dotyczącej likwidacji szkoły, kurator oświaty zobligowany jest do brania pod uwagę nie tylko okoliczności wskazane w artykule 59 ustawa 1 ustawy o systemie oświaty, jak termin likwidacji szkoły, zapewnienie możliwości kontynuowania nauki, dokonanie stosownych zawiadomień o zamiarze likwidacji szkoły, czy też stosownie do artykułu 17 ustawy 3 i 3a ustawy o systemie oświaty, dotyczących zapewnienia dzieciom określonego transportu do szkoły, ale również tych wszystkich aspektów związanych z likwidacją szkoły, które odnoszą się do współtworzenia realizacji regionalnej, lokalnej polityki oświatowej, zgodnie w tym względzie z polityką państwa, jak i do zapewnienia uczniom właściwych warunków nauki, wychowania i opieki. Opinia taka musi jednak odnosić się do przepisów prawa nakładających na organ prowadzący określone obowiązki, a w szczególności, proszę państwa, słuchajcie,
do oceny skutków likwidacji szkoły w kontekście zapewnienia uczniom odpowiednich warunków nauki, wychowania, opieki. Wyrok sądu z 10 listopada 2006 roku Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie. Pani kurator, my od wielu miesięcy prosiliśmy organ prowadzący o przedstawienie skutków, jakie będą likwidowane szkoły. Do dnia dzisiejszego nie dostaliśmy. Nie dostaliśmy wyliczeń, nie dostaliśmy, prosiliśmy o, żeby usiąść do okrągłego stołu, przedyskutować. Milówka i Łobor postawione zostały pod murem. Albo rozwiązanie, albo stowarzyszenie. Dlaczego z nami się nie rozmawia? Pani kurator, proszę, niech pani powie. Dyskusji, natomiast w świetle, pan akurat przeczytał wyrok, który jest z 2006 roku i tam się zmieniło od tego roku, że nie trzeba pozytywnej opinii, tylko ma być opinia kuratora. Także to jest różnica, dlatego że do 2009 roku ta opinia dla organu była wiążąca. To jest bardzo istotne, a po zmianie ta opinia dla organu nie jest wiążąca. Ja mówię, jak funkcjonuje prawo. Natomiast w zeszłym roku też takie opinie wydawaliśmy, przygotowywaliśmy do podpisu. Natomiast także to jest ta różnica, że nie jest w tej chwili potrzebna pozytywna opinia, tylko jest konieczna opinia, jakakolwiek opinia. Jeśli idzie o prowadzenie i ustosunkowanie się kuratora do wydania takiej opinii, bez względu na to, jaka ona będzie, kurator musi kierować się przesłankami prawa materialnego, jakie jest określone w ustawie o systemie oświaty. I zgadzam się absolutnie z tym, że badamy, czy szkoła, do której miałyby chodzić dzieci ze zlikwidowanych szkół, zapewni im co najmniej tak dobre warunki, jak miały, ale jednak z tendencją, czy zapewni im nawet lepsze warunki. I przygotowując opinię, która jest najczęściej jednozdaniowa, to jednak my przygotowujemy bardzo szeroką notatkę dla kuratora, w której to zawieramy informacje, jak zmieniają się warunki, czyli dokładnie to, co pan przeczytał, czyli oceniamy warunki, jak zmieniają się warunki dla dziecka, które przejdzie. Zresztą państwo dyrektorzy wiedzą o tym, że my wydając taką opinię w tej chwili jeszcze wniosek urzędu nie wpłynął do zaopiniowania, to też nie występowaliśmy z oficjalnym badaniem tego problemu, ale już wstępne rozmowy prowadziłam z paniami dyrektorkami, czy z państwem dyrektor, do których miałyby przejść dzieci ze zlikwidowanych szkół. I z całą odpowiedzialnością mogę powiedzieć, że jeszcze oczywiście będziemy badać szczegółowo i na miejscu i obserwując te warunki, ale na dzień dzisiejszy z informacji dzieciom warunki się nie pogorszą, na pewno się nie pogorszą. Gmina deklaruje dowóz bez względu na nawet odległości, więc jest to też jakby więcej niż mówi przepis prawa. Czyli to też, tym też jesteśmy zainteresowani, czy rzeczywiście dzieci będą mieli zapewniony dowóz. I jakby tutaj przedmiotem mojego zainteresowania jest jeszcze realizacja tak zwanych ramowych planów nauczania. I to też w uzgodnieniu z dyrektorami, z pewnymi sugestiami dla organu. Także my bardzo głęboko wchodzimy w analizy sytuacji dzieci, które miałyby przejść do szkoły. I dopiero zagrożenie, że warunki, do których dzieci przyjdą, no nie spełni wymogów prawa, to jest podstawą do wydania negatywnej opinii, która i tak niestety nie jest wiążąca. Mogę panu jeszcze powiedzieć taką historię z zeszłego roku, kiedy wydaliśmy negatywną opinię w stosunku do jednej gminy, ale gmina i tak podjęła uchwałę o likwidacji mimo naszej negatywnej opinii. No i w jednym przypadku ta likwidacja nastąpiła. W dwóch przypadkach nie nastąpiła, ponieważ nasze uzasadnienie dotyczyło przyczyn formalno-prawnych, czyli tam w jednym wypadku było niepowiadomienie, bo to była szkoda dorosłych, czyli dorosłych, w terminie 6 miesięcy, a w innym przypadku gmina chciała otworzyć filię, co jest niezgodne z prawem, filię gimnazjum, co jest niezgodne z prawem, bo można tworzyć filię szkoły podstawowej, gimnazjum nie. I
po podjęciu właściwej uchwały, bo uchwały zostały podjęte w jednym i drugim przypadku, wojewoda unieważnił te uchwały. To takie mówię doświadczenia, bo dzisiaj też niestety się spieszę, jadę do następnej gminy na spotkanie, tylko w mniejszym gronie, ale też proszono mnie o przedstawienie takich sytuacji. Tam chodzi akurat o konkretnie otworzenie szkoły publicznej. I ad vocem, pani kurator, ja zacytowałem słowa interpelacji do pana posła Rojka zeszłego roku. To może w takim razie pani podsekretarz Krystyna Szymańska się pomyliła. Rzeczywiście wcześniej był taki przepis, który mówił, że wymaga pozytywnej. Nie ma słowa pozytywnej. Ja zacytowałem z internetu dosłowne słowa pani sekretarz. Ale pani kurator, jeśli pani mówi, że warunki są lepsze albo porównywalne, to niech mi pani powie, dlaczego szkoła gimnazjalna i szkoła podstawowa ma jedną halę sportową i w WF jest dzielony hala sportowa na cztery części, żeby cztery klasy nagle naraz miały WF, a szkoła podstawowa na korytarzu. Jak to będzie, raz jeszcze 100 dzieci dojdzie do Wojnicza? A proszę mi powiedzieć, mówimy w tym momencie o jakiej szkole? Szkole w Wojniczu, szkole podstawowej. Tak. Bo szkoła podstawowa ma halę, a gimnazjum nie ma halę. Tak, ale mówimy też, że mówimy o szkole podstawowej w Milówce i w Łopolu. Czyli to są dwie szkoły. Jedna szkoła liczy 46 uczniów, druga szkoła 33. Czyli tam całej setki nie ma. To znaczy, nie ma Pani radna, ja bym prosił o udzielenie głosu pani kurator. Ale setka dzieci. Proszę państwa, gdybyśmy... Proszę powiedzieć, czy w Łopolu jest sala gimnastyczna? A w Milówce jest sala gimnastyczna? Czyli co by oznaczało, że powinien kurator zamknąć tą szkołę, bo nie ma sali gimnastycznej? No więc o nie trzeba jest. Było zamknąć, bo nie ma sam gimnastycznej gimnazjum. Proszę państwa, nie jest to możliwe, czyli skoro jest sala gimnastyczna, w której jest możliwa realizacja wychowania fizycznego, to obowiązkiem dyrektora będzie tak dostosować podział godzin, żeby ten wpływ był realizowany w warunkach takie, jakie są przewidziane przepisem. Natomiast rzeczywiście mamy jeszcze wiele szkół w Małopolsce, które nie mają w ogóle sal gimnastycznych, a kurator takich szkół nie zamyka. Nie wnioskuję o zamykanie. Pani kurator, jeszcze znowu ad vocem. Pani wie, ile teraz klasy mają w WF? Szkoła gimnazjalna... Jest też jeszcze inna forma realizacji tych zajęć. I jeszcze są klasy sportowe. I niech mi pani powie, gdzie jak dotkniemy jeszcze te setka dzieci, ile tam jeszcze pójdą, to gdzie będą mieć ten WF? Jakie będą warunki? Myśmy już pytali się. Pani dyrektor nam nie przedstawiła, dlaczego dzieci ćwiczą na korytarzu, dlaczego hala sportowa jest dzielona na cztery, dlaczego Orlik jest rzucony do oświaty. Pani kurator, niech pani się zapyta, burmistrza, dlaczego Orlik jest rzucony do oświaty i utrzymywany w kosztach oświaty. To znaczy właśnie szkoła w Wojniczu ma ten Orlik, a inne szkoły nie mają, czyli ma bazę, ma warunki do realizacji, na pewno lepsze, panie radny. To jest koszt tak oświaty. Ja sobie z tego zdaję sprawę, dlatego szukacie państwo teraz oszczędności. Natomiast kuratora w ogóle, niestety przykro to mi mówić, bo pan burmistrz się na mnie obrazi, akurat koszty nie interesują, bo jeżeli tylko gminę stać. Ale co ja bym chciała powiedzieć, mnie się bardzo podoba, że burmistrz chce współpracować z osobami, które chcą w miejsce likwidowanych szkół, czyli chce jakby dać szansę, żeby te szkoły istniały nadal tu, gdzie były, tylko były prowadzone przez osobę fizyczną lub prawną. To, co pan przedstawiał, te wyniki, ja je doskonale również znam i uczestniczyłam w sesji takiej niedawno, gdzie przedstawiono w ogóle, jak to w Polsce wygląda i nie ma samorządu w Polsce, który nie dokłada do oświaty. Nie ma. Tylko są samorządy, które dokładają więcej lub dokładają mniej. W momencie, kiedy jest dobra sieć, to dokładają mniej. Ale mówię, ja bym chciała, żeby były te szkoły, jeżeli taka jest potrzeba i taka jest wola. Ale też sobie zdajemy sprawę, że my mamy też ograniczone możliwości. To tak, już mówię, nasza opinia raz, że nie jest wiążąca, dwa, przysługuje na nią skarga, a trzy, że my też nie możemy jakby ingerować w politykę gminy, jakby no, nie mając do tego uzasadnienia. Czyli mówię, my sprawdzamy to, co powiedziałam państwu. Natomiast
ja nie wiem, dlaczego Państwo nie chcecie dać rozwinąć skrzydeł ludziom, którzy chcą te szkoły przejąć. To jest fantastyczne zjawisko, ponieważ ja to obserwuję od kilku lat, gdzie szkoła, proszę Państwa, która była w drugiej staninie przez 3-4 lata, szkoła podstawowa, po przejęciu przez osobę fizyczną, przez jeden rok nauki, czyli Państwo powiecie, że to oznacza, że urodziły się inne dzieci, do tej szkoły przyszły wtedy ten rodzin inne dzieci, z drugiej staniny weszła w piątą staninę. O czym mówię? O wynikach egzaminów zewnętrznych. Czyli wcale, jeżeli szkoły są przejmowane, szkoły, które były przejmowane od, właściwie tak na przestrzeni 10 ostatnich lat, bo takie to przejęcie było z początku mniejsze, później coraz większe, nie pogorszyły im się warunki, te szkoły bardzo dobrze funkcjonują. Są w stanie robić sobie również remonty. To są szkoły, które jeżeli są założone przez stowarzyszenia, przez osoby prawne, a nawet przez osoby fizyczne, otwiera im się worek pozyskania dodatkowych funduszy, czego nie mogą, jeżeli są jednostek samorządu terytorialnego. Natomiast subwencje, jeżeli taka jest deklaracja burmistrza i o tą deklarację pytałam, czy mimo, że szkoły nie złożyły wniosku do 30 września roku poprzedzającego założenie szkoły, czy mimo to dostaną te pieniądze od 1 września? Pan burmistrz deklarował, że tak. Jeżeli tak, no to jest zielone światło i myślę, że warto przejąć taką inicjatywę. Możecie Państwo rozmawiać z tymi szkołami. Ja przeprowadzamy kontrolę. Ja nie znam szkoły, w której rzeczywiście no, źle się stało, albo musiała się po 2, czy po 3, czy po 5 latach zlikwidować. Funkcjonuje do dzisiaj. Jedna, druga, trzecia, dziesiąta. Takich szkół mamy bardzo dużo nawet w naszym terenie. Czy Państwo macie jeszcze? Dziękuję bardzo. Jeszcze Pan Radny Jarkowski, jeżeli chce zapytać. Ja chcę zapytać, dlaczego stowarzyszenie mi się opłaca i tak dobrze... A już Pan tłumaczy. Bardzo proszę. Po prostu dam się to... Już Pan tłumaczy. Tylko ja powiedziałem jedną rzecz, że kiedy przejmą stowarzyszenia, to będzie po prostu inne będą zasady po prostu zatrudnienia, wynagradzania. No właśnie, o to chodzi. Właśnie, dokładnie o to chodzi. Ma Pan tu słuszną obserwację, że... Czy gdyby wsiąść tu u nas... Panie radny, Pani kurator może by odpowiedziała na jedno, za chwileczkę odpowie na drugie, dobrze? Bardzo proszę Panu znowu. Mówię, to jest tak, jak Pan słusznie zauważył, chodzi o wynagrodzenie nauczycieli, karta nauczyciela jest droga. Czy mniejszość u nas... Finansowo i nam wszystkim, nauczycielom. Jak jest proponowane, żebyśmy tu poszukali oszczędności, bo my tutaj jako radni, my je widzimy, tylko ciężko je po prostu tutaj wyegzekwować na szczęście. Znaczy to już musicie Państwo, znaczy karty nie ograniczycie. Macie Państwo przywileje nauczycieli, urlopy do ratowania zdrowia, zastępstwa za nieobecnych nauczycieli, podwójne płacenia i tak dalej, i tak dalej. Natomiast w przypadku szkoły niepublicznej można zatrudniać na umowę zlecenie, można na umowę o pracę, można zatrudnić na wykonaną tylko faktycznie pracę, zapłacić się nie będzie urlopu do ratowania zdrowia, nie będzie płatnych zastępstw i tak dalej. To się stało. Ale powiem Państwu, że wcale nie jest tak źle. Okazuje się, że jeżeli szkoła liczy tam powyżej 50 uczniów, to oni są w stanie z tej subwencji nawet wygospodarować pieniądze na utrzymanie budynku. I ja nie mówię to bez pokrycia, bo takie szkoły w moim rejonie są. Te szkoły są świetnie radzą. A jeszcze też świetnie uczą. Pani kurator, na sam koniec. Ja pracowałem w kuratorium mazowieckim. W momencie, kiedy była decyzja, że kuratoria mają być rozwiązane. I jakoś się opłaca, że kuratoria dalej funkcjonuje. Pani kurator, jest jakiś cud, pani kurator, że kuratoria funkcjonują, chociaż są nieopłacalne. Być może nastąpi ta likwidacja, bo projekt jest wciąż dyskutowany. Dziękuję. Proszę Państwa, myślę, że tutaj nie widzę więcej pytań, bo myślę, że Pani kurator wyjątkowo sprawnie i rzeczowo wyjaśniła Państwu kwestie związane z oświatą i również ze oświatą na terenie gminy.